W tym filmiku chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym epizodzie, który został później zakwalifikowany jako epizod psychotyczny. I cała sytuacja rozegrała się na basenie, a mianowicie no, byłem na basenie na takim podeście. No i do mnie przybliżyła się taka para. No i zajęła miejsce bardzo blisko mnie. Była to para, nie wiem, 45 lat osoby jakoś tak. No i ta kobieta rozbiera się topless, znaczy nie było tak najgorzej. Ale później po chwili ten mężczyzna zaczyna masować tę kobietę po prostu po piersiach, tak? No i co? Patrzę po prostu, co tam się dzieje. I mówię po prostu, że mi się coś takiego nie podoba, tak? Do tego mężczyzny. A znajdowali się właśnie w strefie prywatnej, co to oznacza. Strefa intymna to jest strefa tak powiedzmy do pół metra, tak? Można się z kimś objąć, można się z kimś pocałować i tak dalej. Później strefa prywatna to jest tak od pół do półtorej metra, można powiedzieć. No i się znajdowali właśnie w tej strefie prywatnej. Strefa publiczna to jest powyżej tam powiedzmy tego półtorej metra. No i byli w tej strefie, no i zwracam uwagę. No i tak od słowa do słowa mi mówi, że się nie mam wtrącać. Ja mówię, że mi to przeszkadza, bo to jesteśmy w miejscu publicznym, na basenie, gdzie są dzieci i tak dalej. No i tak od słowa do słowa, że tam doszło do sprzeczki małej. I co się dzieje? I ten gościu poszedł, wezwał ratownika i powiedział ratownikowi, że coś tam nagadał mu, tak? Przychodzi ratownik, i ratownik każe mi opuścić basen. Bo jeżeli nie opuszczę basenu, to mi grozi, że wezmę policję. No skąd ja to znam, tak? Byłem po prostu w szpitalu i też tak mi po prostu powiedzieli. No ale jako człowiek uparty niestety, mówię, że niech dzwoni, tak? Niech dzwoni, bo nic nie zrobiłem takiego. No i co się dzieje? Przyjeżdża policja. No i oni pytają tylko te osoby i rozmawiają tylko z ratownikiem na tym basenie. Czyli tylko te osoby uczestniczą. Ratownik i te osoby uczestniczą w rozmowie z policją. Mnie nikt o zdanie w ogóle nie pyta. Mnie tutaj o zdanie nikt nie pyta. I co się dzieje następnie? Ja już widzę, że po prostu, wiecie, nikt mnie ze mną nie chce rozmawiać, no to już się położyłem i ręce po prostu zrobiłem już tak i leżę, nie? I później przychodzi jeszcze jakiś tam gościu, to był stary bywalec na tym basenie, bo go tam widziałem z widzenia, go znałem. Zawsze na takim rogu tutaj był. I on mówi do policjantów, słuchajcie, że ja mam nóż, że groziłem ludziom nożem. Bez przesady, naprawdę. I to w tym momencie krzyknąłem do tych policjantów, bo to było tam, nie wiem, 3 metry, no że skoro mam nóż, to niech sprawdzą, niech sprawdzają, że przecież to kłamstwo, nie? Ze mną nikt dalej nie chciał nikt ze mną rozmawiać. Co oni robią? Przychodzi ratownik, przychodzi policja, czy inni ratownicy się zbiegli, zaprowadzają mnie do jakiegoś tam pomieszania na basenie i sprawdzają, naprawdę, sprawdzają, gdzie jest ten nóż, tak? Nie było żadnego noża, słuchajcie, tam rozebrany po prostu w majtkach, miałem jakąś tam tutaj malutką, jakąś tam torbę miałem, tak? Jakąś torbę tutaj miałem, gdzie miałem tam swoje rzeczy, nie wiem, jakieś klapki i tak dalej. No i tutaj nie ma żadnego noża, tak? Sprawdzili i oni, wiecie co robią, zabierają tego pomieszczenia i sprawdzają, czy mam w tyłku nóż, nie? Sobie myślę, no kurde, ale to wiecie, szczegółów wam chyba zaoszczędzę troszkę. Ale to była masakra. Pomówienie przez osobę jakąś tam postronną, te dwie osoby, które tutaj przychodzą obok mnie, wiecie, ja z tego nie zdawałem sobie sprawy, co to w ogóle jest, tak? I zdawałem sobie sprawę też, co oznacza wtedy jeszcze nie znałem pojęcia targeted individual i gang stalking. Targeted individual. Indywidual i gang stalking. No ale nic, no poszedłem później, zaprowadzili na policję, zrobili przesłuchanie, powiedziałem jaka była sytuacja tutaj, no mnie wypuścili akurat w tym. No ale zaczęły się dziwne ekscesy z policją, na przykład byłem często zatrzymywany, tak jak przez 4 lata nie byłem w ogóle zatrzymany,
no nie no, może raz czy dwa, to później mi się zdarzyło, nie wiem, w przeciągu miesiąca was 5 razy. I najpierw kazali mi szyby po prostu, mimo że miałem chorogację, zdzierać folię z szyb. Później miałem tam te kontrole, jedna kontrola była, że miałem wysikać do kubeczka, nie potrafiłem się wysikać do kubeczka. Prosiłem, żeby mi dali wody, no i tak dalej, itp. itd. I tutaj po prostu zaczynam tracić zaufanie do zawodów publicznych, jak jest na przykład policja, tak? Bo się zawiodłem na tych osobach już. Samo to, że starczy jakieś pomówienie o agresję w szpitalu i człowiek ląduje już w psychiatryku. Później no zaufanie publiczne zostało tutaj nadwyrężone w ich przypadku. No i wam pokażę, jak się toczy dalej życie po psychiatryku u mnie, bo to będzie w następnym odcinku, będzie punkt kulminacyjny, bo będzie to punkt kulminacyjny, bo zaczynam po prostu rozumieć, co to jest program targeted indywidualny.